Cześć wszystkim, kolejny film produktowy na naszym kanale Trotki i dzisiaj będą wędeczki i to nie byle jakie wędeczki, wędki, o które ostatnio często nas pytacie i przede wszystkim wędki, które w tym sezonie mocno weszły na polski rynek, a mianowicie są to wędki od firmy Zemex. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu. Zemex swoją działalność prowadzi już wiele lat i Zemex naprawdę był popularną marką, szczególnie ja mam takie wrażenie troszeczkę, kilka lat temu, bo tak jak rozmawiałem ze starszymi zawodnikami, którzy uczestniczyli w wielu zawodach w Polsce i oni właśnie zawsze bardzo chwalili sobie firmy, wędki firmy Zemex i to byli tacy troszeczkę, można powiedzieć, starsi zawodnicy i właśnie wtedy te Zemexy naprawdę spoko działały i przez ostatni czas jakoś firma Zemex, nie wiem, no tam chyba czy zmienił się przedstawiciel, czy tego przedstawiciela przez parę lat nie było. Ogólnie jakoś w Polsce mocno te wędki nie były promowane. Był też chyba problem z dostępnością. Teraz pojawił się naprawdę fajny, konkretny przedstawiciel tych wędek w Polsce. Jeżeli chodzi o firmę Zemex, no to teraz naprawdę podbija polski rynek. Coraz więcej wędkarzy przekonuje się właśnie do Zemexów i powiem Wam, że jest do czego się przekonywać, bo naprawdę jeżeli chodzi o firmę Zemex, to o ofertę ich wędek, to ona jest bardzo, bardzo szeroko rozbudowana. Dzisiaj tutaj przygotowałem dla Was cztery modele, opowiemy o jeszcze jednym, piątym modelu, ale niestety go dzisiaj nie mam zabranego, więc będą właśnie takie cztery serie od Zemexa plus ta jedna, której nie mam, ale troszeczkę jeszcze Wam o niej opowiem. Jeżeli chodzi o Zemexy, ja osobiście aż sam takiej dużej styczności z tymi wędkami nie miałem, ale dzisiaj zaczerpnąłem wiedzę od eksperta, więc będę mógł powiedzieć Wam troszeczkę więcej o tych wędkach. Tak jak już mówię, Zemex mocno wszedł, szczególnie w tym roku, od początku tego sezonu. Naprawdę jest spora popularność na te wędki, dużo wędkarzy w Polsce ich używa. My też u nas w Trotce oczywiście mamy całą ofertę wędek Zemexa. I u nas też właśnie w ostatnim czasie klienci bardzo chętnie je zakupują i pojawia się też o te wędki sporo pytań, dlatego też powstaje właśnie ten film. Najtańsza seria od firmy Zemex to jest Z10 Feeder, Pro Feeder Z10. Jeżeli chodzi o te wędki, to tutaj mamy w tej serii 7 modeli do wyboru, różne długości, różne gramatury. Możecie wejść u nas na stronę, tam dokładnie sobie sprawdzić, jakie te długości i gramatury wyrzutu występują. W wędce od razu otrzymujemy dwie zapasowe szczytówki w każdym modelu z tej serii. Jeżeli chodzi o wędki, no to są to przede wszystkim bardzo dobre wędki do zaczęcia swojej przygody i przede wszystkim do zaczęcia swojej przygody z metod feederem. Właśnie najwięcej wędkarzy właśnie te Z10 używa do łowienia metodą i bardzo fajnie one się sprawdzają. Wędki są o takiej akcji półparabolicznej, no i one są w takim przedziale cenowym, tam około 350 zł, nie? Więc to jest najtańszy model wędki od Zemexa, więc myślę, że jak na sam początek przygody to jest spoko, no i jeżeli chodzi o ten budżet 350 zł, to naprawdę wędki są bardzo fajnie wykonane, one są półparaboliczne, możemy też spokojnie nimi się wybrać na metodę, na duże karpie, nie tylko takie do 5 kg, ale spokojnie będziemy mogli łowić też większe. No i właśnie tutaj ze względu na swoją akcję, ta Z10, ona też Wam wybaczy, jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z łowieniem, ona jest na tyle miękka, ma taką fajną półparaboliczną akcję, i ona te błędy przy holu, na przykład większych ryb, też będzie wybaczać, będzie można bez problemu taką rybę do brzegu doholować i wsadzić ją do podbieraka. Także tyle, jeżeli chodzi o tą właśnie najtańszą wersję. Na pewno tutaj też na przebitkach dokładniej Wam pokażemy, ale no tutaj każdy z modeli Zemexów prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i tutaj właśnie już nawet od tej najtańszej serii widać, że jednak jakość w tych wędkach jest zachowana, jak za takie pieniądze jest to naprawdę spoko opcja. Teraz kolejną serią, jeżeli chodzi o półkę cenową, jest seria Iron. No i niestety właśnie tego Irona tutaj dzisiaj ze sobą nie mam, ale na pewno może już jest na naszej stronie, także możecie sobie sprawdzić na naszej stronie, jak ta wędka się prezentuje. Jeżeli chodzi o Irona, to jest to praktycznie najsztywniejszy model ze wszystkich serii Zemexa. Wędki, one są w przedziale tam coś około 500 zł. Jeżeli chodzi o różnicę tam tych gramatur i długości, to tam one się różnią w cenie około 50 zł. Może być 50, może być 450, 500, 550, coś takiego. No i przede wszystkim są to właśnie bardzo fajne wędki na duże ryby. One też są sztywne, więc przez to też są celne w rzutach.
I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o tą serię Iron, to jest to właśnie taka wędka typowo dedykowana pod podłowienie dużych ryb, sztywny kij. Także jeżeli ktoś z Was właśnie lubi takie mocne, sztywne wędki, to tutaj Iron zdecydowanie będzie dla niego. Kolejna seria, już trzecia. I tutaj jeżeli chodzi o przedział cenowy, no to podskakujemy o około 5 stówek do góry i są to Zemexy Hypro Super Feeder. Jeżeli chodzi o tą serię Hypro, no to są właśnie wędki w przedziale około 1000 zł. No i tutaj jeżeli chodzi o, biorąc pod uwagę te wszystkie serie Zemexa, to te wędki, one się wyróżniają tym, że naprawdę bardzo fajnie sprawdzą się pod łowienie federem klasycznym. I trzeba też powiedzieć, że to jest najszerzej rozbudowana wędka. Tutaj mamy modele, długość wędek od 2,40 do 4,20, jest 10 modeli wędek, tam około 10, więc naprawdę jest najszerzej rozbudowana ze wszystkich serii Zemexa. No i właśnie tutaj pod klasyka, bo to są bardzo szybkie wędki, one też fajnie szybko gasną i bardzo precyzyjnie będziemy mogli oddawać swoje rzuty nawet na dalsze odległości. W zależności od tego, jaką jeszcze długość tej wędki sobie weźmiemy, to one naprawdę są bardzo celne i fajnie właśnie klasykiem możemy sobie ryby odławiać i bardzo celnie punktowo nimi łowić. Więc jeżeli ktoś szuka wędki w przedziale około 1000 zł do klasyka, no to warto właśnie sobie spojrzeć na tą serię Hypro, bo naprawdę te wędki są zrobione do tego. Przechodzimy prawie do najwyższej serii Zemexa. Mamy tutaj Razery, one głównie sygnowane są właśnie jako Method Feeder lub F1, więc tak jakby dwa rodzaje występują w Razerach. F1 to są Razer F1, to są wędki krótsze, delikatniejsze i przede wszystkim są to wędki przystosowane do łowienia metodą, ale z tym, że takich mniejszych ryb, nie? No tutaj ta sama nazwa F1, ona może nam sugerować, że właśnie to jest pod te ryby F1, karasie czy jakieś mniejsze karpie, więc jeżeli chodzi o te Razery F1, one są tam w krótszych długościach, tam 3 metry, 2,70 chyba i chyba 3,30 jeszcze jest, już dokładnie nie pamiętam, ale na naszej stronie na pewno będziecie mogli to sprawdzić dokładnie. No to właśnie tymi Razerami F1 fajnie będzie łowić na przykład zawodniczo albo po prostu gdzieś tak się pobawić na łowiskach, gdzie mamy takie ryby do 4 kg i bardzo fajnie tymi wędeczkami szybko będzie można takie ryby holować i przede wszystkim skutecznie. Jeżeli chodzi o przedział cenowy, no to tych Razerów, no to tutaj to jest 1500-1600 zł, więc no to już jest wysoka półka cenowa. I dalej, jeżeli chodzi o te dłuższe modele, no to mamy Method Feeder, to też są właśnie bardzo fajne, tutaj akurat mam 13 do 140 gram, też są to bardzo fajne dystansowe wędki, no i przede wszystkim stworzone do tego, żeby łowić metodą, żeby łowić karpie. Jeżeli chodzi o ich akcję, ona też jest taka półparaboliczna, te wędki też są fajne, celne właśnie dzięki akcji. Ona dobrze oddaje rzut, ale po prostu bezproblemowo możemy holować duże ryby z dalekiego zasięgu. No co tu dużo mówić, jeżeli chodzi o samą jakość wykonania, no jak chodzi o przedział cenowy 1600 zł, no to ta wędka naprawdę tutaj się wpasowuje i jest to, można powiedzieć, że są to wędki już dla takich bardziej wymagających wędkarzy, którzy po prostu chcą zainwestować i chcą czerpać z tego jak największą przyjemność, więc tutaj te Razery się właśnie w to wpasowują, jeżeli chodzi o łowienie metodą, czy na bliższy dystans mniejszych rybek, czy dużych ryb na dalszym dystansie, no to tutaj seria Razer oferuje nam wędki i do takiego połowu. Także no też fajna pozycja dla tych, którzy chcą wydać trochę więcej kasy, dla tych, którzy chcą po prostu fajnego wykonania i dobrego kija za wyższą cenę. Przechodzimy w końcu do ostatniej serii dzisiejszego odcinka, mianowicie jest to najwyższa seria, czyli Zemex Icon Tournament Feeder, najwyższa, a zarazem też najdroższa, jeżeli chodzi o te ikony, to tutaj też mamy około tam 6-7 modeli wędeczek, od wędek krótkich po wędki dystansowe, przede wszystkim najważniejsze aspekty, jakie trzeba opowiedzieć o tym Zemexie, to przede wszystkim te wędki są bardzo szybkie, bardzo dobre do łowienia zawodniczego, celne i po prostu no one bardzo szybko gasną. Jak nawet na sucho sobie tą wędką machniemy, ta szczytówka od razu momentalnie po jednym ugięciu od razu momentalnie staje. Ta wędka bardzo szybko gaśnie. No tutaj jeżeli chodzi o przedział cenowy, to jest około 2000 zł, a niektóre modele sięgają nawet chyba powyżej 2000 zł, więc wędki dla kogoś, kto lubi wydawać kasę na wędkarstwo i kto ma kasę, żeby wydawać,
ją na wędkarstwo, no ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jeżeli tutaj chodzi o ten przedział cenowy wysoki, no to w porównaniu do innych producentów, no Zemex wypada naprawdę bardzo dobrze i te wędki są używane przez wielu zawodników w Polsce i to czołowych zawodników i oni te wędki sobie bardzo chwalą. Te wędki też w jakimś stopniu pomagają im osiągać takie wyniki, więc jeżeli ktoś chce wędkę do metody, ją można też użyć pod klasyk. Ale wiem, że bardzo, bardzo dużo wędkarzy właśnie stosuje te wędki do metody i po prostu sprawdzają się bardzo fajnie tymi tą długością. Mamy tutaj, akurat Wam pokazuję, 12,75 gram, więc to jest taka troszeczkę delikatniejsza, ale jest tam też 12 na pewno do 90, już taka mocniejsza, ale jeżeli chodzi o najdłuższy model z tej serii Icon, no to tą wędeczką można spokojnie rzucać 100, a nawet powyżej 100 metrów, więc dystansowe łowienie jak najbardziej też tymi wędkami tutaj wchodzi w grę, więc tak naprawdę tymi Iconami, tak podobnie jak w pozostałych seriach, też tutaj możemy obłowić zarówno i bliskie odległości, takie do 30-40 metrów tymi krótszymi wędkami, ale tak samo możemy, mamy takie dystansowe bestie i możemy spokojnie sięgać nawet dystanse powyżej 100 metrów. No, możemy tymi wędkami przede wszystkim bardzo celnie łowić i co? I przede wszystkim one się fajnie sprawdzą pod metod feeder. Jeżeli chodzi o wszystkie serie Zemexów, no to mamy te z najwyższej półki naprawdę no, wysoko wykonane wędki dla najbardziej wymagających wędkarzy, też dla zawodników wędkarskich, którzy chcą gdzieś tam zmaksymalizować swoje połowy, chcą sięgać po te ryby na przykład jeszcze dalej powyżej 100 metrów, czyli tutaj na przykład właśnie te Icony dystansowe bardzo fajnie się sprawdzą, no ale też jeżeli chcemy połowić na bliższych dystansach bardzo fajnymi wędkami o różnych akcjach, różnych gramaturach, czy tak samo federem klasycznym, no tutaj firma Zemex w swojej ofercie tymi 5 modelami, które Wam przedstawiłem, naprawdę jest szeroki wybór do różnych zastosowań nad wodą, także fajnie się to prezentuje, przede wszystkim też te wędki bardzo fajnie się prezentują, jeżeli chodzi o sam design, naprawdę jest to zrobione z gracją, bym powiedział. Nie, naprawdę bardzo fajnie, czy nad wodą, czy nawet na stojakach w sklepie wędki bardzo fajnie się prezentują i od razu wpadają w oko. A o to też oczywiście chodzi, żeby fajnie, jeżeli ten design jest zachowany i te wędki też fajnie się prezentują, bo oczywiście nasz wędkarzy też to cieszy, jeżeli ten sprzęt nie tylko łowi, ale też i wygląda. Więc ja co? Serdecznie zapraszam Was do sprawdzenia oferty Zemexa na naszej stronie, tam powinny znajdować się wszystkie te modele. Jeżeli chodzi o firmę Zemex, to mogę powiedzieć, że jest to po prostu stara, solidna firma, więc na pewno spoko zarówno te budżetowe modele, jak i te droższe są. Naprawdę bardzo fajnie, jeżeli chodzi o ich przedziały cenowe. No i mogę Wam też tutaj zdradzić taką małą ciekawostkę. Myślę, że to może nie jest aż taka duża ciekawostka, ale jeżeli chodzi o najczęściej sprzedawane modele, no to oczywiście są to te Z10, czyli budżetowe do 350 zł. Najczęściej właśnie wędkarze wybierają te modele, ale później, tu jest zaskoczenie, później najczęściej sprzedawanymi modelami z serii Zemexa są właśnie Icony, czyli te drogie, tutaj ten przedział cenowy 2000 powyżej 2000 zł, więc naprawdę no tutaj doświadczeni wędkarze wymagający naprawdę sobie upodobali te wędki. I skoro oni po nie sięgają, czyli rzeczywiście tutaj nie tylko cena, ale także jakość gra i po prostu te wędki spełniają swoje zastosowanie i no jest to najwyższy model wędek, najwyższa półka i wędkarze tym wędkom ufają, więc co tu więcej dodawać. Zapraszam Was do sprawdzenia wędek Zemex na naszej stronie. Dzięki za obejrzenie i co, widzimy się w następnych filmach.